Sam fakt tego, że to pytanie padło, jest już dość jednoznaczny. On ma coś bardzo niepokojącego w twarzy. Jego reakcja, ja pierdzielę. Oglądany w ponad 50 krajach świata. Wzbudzający skrajne emocje. Zmieniający ludzkie życie. Moment prawdy. Jedziemy! Hej! Coraz trudniejsze i coraz trudniej będzie na nie odpowiadać. Oczywiście w każdym momencie możesz się wycofać. Warunek jest jeden, że... W dzisiejszych czasach nie byłoby parcia na ten program, bo w ciągu półtorej dekady ludzie tak bardzo zmienili kontrowersyjność tematów, że strasznie dużo ludzi wychodziłoby z główną nagrodą. Znaczy ja wiem. Może po prostu ludzie robią bardziej kontrowersyjne rzeczy i skala hardkorowości tych pytań musiałaby wzrosnąć. Tak jest. W tym momencie nie ma odpowiedzi, ja zmieniam pytanie i wcale nie gwarantuję, że następne pytanie będzie łatwiejsze. Jesteś gotów? Jestem gotowy. Zacznijmy od twojej pracy. Pracowałeś jako strażnik więzienny, tak? Tak. Przez ile lat? W sumie ponad 10 lat jako strażnik więzienny. Czy zawsze udawało ci się przestrzegać tych zasad, regulaminów, tego wszystkiego, co obowiązywało w twojej pracy? Tak. Ze świadomością, że digital footprint jest rzeczą, mało ludzi by się obecnie zdecydowało. No, to jest kolejna sprawa. No bo ci ludzie rzeczywiście zakładali, że przez rok co najwyżej będzie głośno w okolicy. Nie wiem, przyjadą z jakiegoś, dajmy na to, małego miasteczka czy coś. Przez rok będzie szum o tym, potem każdy się zajmie innymi rzeczami. Nikt tego nawet nie obejrzy, bo przecież już nie będzie w emisji i tyle, i machnie się ręką. No w 2009 w tym pokoleniu ludzi internet był dosłownie nieistniejący, mam wrażenie, wśród większości albo znacznej części. To byłoby ciekawe a propos, jak duża część internautów była wśród 40, 50, 60 latków. Pytanie pierwsze. Czy kiedykolwiek zdarzyło ci się przeszmuglować coś do więzienia? No nie odpadnij na tym, gościu. Czy kiedykolwiek zdarzyło ci się przeszmuglować coś do więzienia? Odpadnie na tym? Nie. Odpadnie na tym, ja nie mogę. Otóż nie. Ta odpowiedź to... prawda. Myślałem, że odpadnie. A była taka pokusa? Były takie propozycje? Czy... Znaczy, propozycje były i to dość często się zdarzało, że po prostu gdzieś na zewnątrz ludzie chcieli coś tam przekazać i tak dalej, ale absolutnie się na to nie zgadzałem, ponieważ no, można było przez to stracić pracę, a poza tym i w oczach przełożonych można było dużo stracić również. Ale może można było zyskać sporo pieniędzy? Znaczy, nie jestem łasny na pieniądze. O, to ważna deklaracja. Dobrze, pierwszy krok w kierunku 200... Nie, słowo honoru, ja nie pamiętam. Ja pamiętam tylko, że był przy tamtym poprzednim, pamiętałem pytanie o sferę intymną. Pamiętam, że jest gość, który jest rasistą, który jest takim bardzo otwartym rasistą, o tak. Tyle, no szczerze? Nie pamiętam, za dużo rzeczy z wami oglądam. Jakieś czasami mam przebłyski, ale 90% rzeczy to nie, w ogóle. Drugie pytanie. Czy kiedykolwiek posiadałeś broń, na którą nie miałeś pozwolenia? Tak. Tak. O. Ta odpowiedź to... Teraz sam się zastanawiam, czy pamiętam, czy zgaduję. Prawda. Uśmiechnąłeś się. Dlaczego? Tak troszeczkę... Obawiałem się tego pytania, no bo to troszkę było niezgodne właśnie z przepisami, no ale taką broń znalazłem i... No i miałem. To nawet bardzo niezgodne. Tak. Co z tą bronią się stało? Mogę o to zapytać? No, została później odebrana, przekazana na policję po prostu i została zniszczona z tego, co wiem. Miałeś z tego tytułu jakieś problemy? Tak, oczywiście. Pytanie trzecie. Czy odstąpiłbyś swoją obecną partnerkę na jedną noc, wiedząc, że za uzyskaną kwotę możesz spłacić swoje długi? Nie. Nie ma takiej możliwości. Ta odpowiedź to... prawda. Obawiałaś się odpowiedzi na to pytanie? No. Nie. Nie? Byłaś pewna? Byłam. Nie korciło cię, żeby ten przycisk... Nie.
Dobrze, a gdyby było odwrotnie? Ja nie rozumiem zasady. Czasami jest tak, że jesteśmy w środku kolejki i te pytania są bardzo łagodne, a czasami tak, że od pierwszego jest ogień. Pytanie siódme. Czy swoją największą fantazję seksualną spełniłeś ze swoją partnerką? Tak. Ta odpowiedź to... Prawda. Nie będę pytał. A z kim miał spełnić? Nie rozumiem pytania chyba. Może z kimś innym, na przykład przed nią. Tylko, znaczy, że nie się... było info, że z obecną partner. A no to chyba, że tak. Łysek, nie. No może nie, można było to nie, oszukać. Sorry. Bez obrazki. Tak, tak, oczywiście. Myślę, ale że tak jest... na dobre i na złe. Tak, oczywiście, tak. Tak można powiedzieć. Pytanie ósme. Czy za namową kolegów zrobiłeś komuś krzywdę, aby im zaimponować? Nie. Nie było takiego, żebyś... A kiedy LS? To. Nie denerwuj mnie. Kłamstwo. Nie znam szczegółów i myślę, że nie chciałbym ich poznać. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Szczerze wyglądał na naprawdę zdziwionego. Zapraszam cię. Może źle zinterpretował jakąś sytuację. Bo tak autentycznie wygląda, jakby go to zszokowało. Typu jak robili wywiad środowiskowy, to koledzy coś tak uznali, a on na przykład, nie wiem, albo nie pamięta, albo inaczej to sobie w głowie rozkminił. Albo kolega coś pomylił, nie czy wiem. Kiedykolwiek czułeś się w... Bala, spoiler. Witamy w studiu. Oto Joanna Łabęcka. No, wariograf mógł też się wywalić. Duży stres? Nie. Nerwy? Na razie w porządku. Jakie nadzieje wiążesz z tym programem? Czego oczekujesz? Że kilka osób dowie się o mnie prawdy. Chciałabyś, żeby tak było? No, tej w ogóle nie pamiętam. Nie zawsze w cztery oczy. Może jakoś szybko odpadniesz, coś. Ja ci powiem, jak to będzie wyglądać. Program składa się z sześciu etapów. W pierwszym etapie odpowiadasz na sześć pytań. Jeśli powiesz prawdę, wygrywasz 5000 zł. Drugi etap, o jedno pytanie mniej, ale rośnie stawka. Nie spoilerować mi. Pierwsze pytanie. Czy widok mężczyzny w mundurze przyprawia cię o szybsze bicie serca? No. Tak. Ta odpowiedź to prawda. Ej, dobra, serio tak jest, że jest coś atrakcyjnego w mundurze? Tak serio. No jest to słynne przysłowie ludowe, za mundurem panny sznurem, dokładnie. Ej, dużo osób pisze tak. Mega dużo osób pisze tak. A co w sumie to jest? No właśnie. Jesteście w stanie to nazwać? Co w mundurze sprawia, że was to pociąga? Władza, sprawczość, dominacja. Dobrze wygląda na facetach. Znajdę i ci łeb odpie... Pytanie drugie. Czy kiedykolwiek marzyłaś o tym, by zostać agentką tajnego wywiadu? Nie no, ale to jest pytanie o jakieś dziecięce fantazje na temat, kim będę, jak będę dorosły. Proste, to się w ogóle nie ma co stresować. Ta odpowiedź to... Prawda. Poradziłabyś sobie... Załóż mundur na streama? Przecież nie mam munduru. Garnitur czasami mogę założyć, najwyżej tyle. Pytanie trzecie. Czy kiedykolwiek śledziłaś swojego męża, szukając dowodów zdrady? Za konkretne, tak. Proszę ankietę, który mundur najbardziej hot. A nawet nie wiem, jakie są. Jest mundur policyjny, wojskowy. Marynarka ma pewnie osobny, ale to w wojsku wszystkie te działy tak będą miały, nie wiem jak to się nazywa, będą miały inne, więc pilot też będzie miał. Harcerz. Wiesz co, nie chcę być tym, który ci przekaże przykrą wiadomość, ale drodzy harcerze, obawiam się, że jak tutaj na czacie była rozmowa o tym, że o mój Boże, ludzie w mundurach są hot, to nie mieli na myśli harcerzy.
It's true. Ja jestem tym, który wam to powie, tak? Skonfrontuję was z tym. Jak zrobimy zaraz ankietę, to po prostu to będzie bardziej bolało, jak wyjdzie z ankiety. 51% wojskowy, 16% policyjny, 19% harcerski, 15% marynarz. Podziwiam, że aż 19% nacisnęło harcerski, żeby po mojej ostatniej wypowiedzi nie było dla nich przykro. To się szanuje. Myśliwa. Nie czujesz się? No nie do końca. Coś nie tak. Pytanie ósme. Moment. Mamy kłopot techniczny. Na razie ci powiem szczerze, nic nowego cię nie dowiedziałem. Tak, ale przekazy sobie o widzowie o tobie wyrabiają jakieś zdanie. Ma się to mało. Takie samo poczucie kobiet, tak jak ona mówi, to wiesz co, jest 99% kobiet, które takie mają odczucia w stosunku do swoich związków tak dalej. Nieprawda, nie zgodzę się z tobą. A ty jesteś szczęśliwa? Jestem szczęśliwa. Ile jesteś po ślubie? 3 lata. Jaka rozmowa. I cały czas jest to tak, jak było na początku. Wiesz. I cały czas jest na takie... świat i zaczęły się problemy. Ale toksik gadanie. Ale z problemami... Nie gra dalej, nie się bawi. Z problemami walczy się we dwójkę. Pytanie ósme. Czy kiedykolwiek czułaś się w małżeństwie jak w więzieniu? Tak. Ta odpowiedź to... prawda. Próbowałaś uciekać? Uciekać to może nie, ale gdzieś wyjść, ale bezskutecznie. Rzadko mi się to zdarza. Tak, no ale generalnie to jest dosyć smutne. Dzieci, obowiązki. Większość kobiet tak ma. Dzieci, obowiązki dla niektórych są przyjemnością i wielką radością. Tak może być. Może być. Ale tak nie jest. To wszystko zależy od punktu widzenia. Próbujecie to jakoś zmieniać? Próbujesz? Cały czas staram się. Pytanie 9. Czy kiedykolwiek zdarzyło ci się udawać, pozdrawiam, że Poznań Korsi, by uniknąć seksu? Tak. Ta odpowiedź to... prawda. Lajcik. Czy chcesz się wycofać z programu? Będą gorsze. Czat, będą gorsze. Czy kiedykolwiek pomyślałaś, że twój mąż cię nie kocha, a jest z tobą dla wygody? Dalej, lajcik. Tak. Ta odpowiedź... Patrząc po tym, jak typ zachowywał się podczas przerwy i jakie robi miny, generalnie jaką energię daje, to ja podejrzewam, że tu zaraz padnie bomba nuklearna. Szczególnie, że na czacie pisaliście, że pamiętacie ten odcinek i bardzo mocny jest. Więc to jest pewnie nic, to jest pewnie nic. Prawda. Artur, chciałbyś coś powiedzieć? Artur chyba sobie zdał sprawę, że wystąpienie w tym programie dosłownie nie jest obnażaniem jej, tylko jego. Ale jesteś zaskoczony tymi odpowiedziami? Mogłem przypuszczać. Spodziewać się takich odpowiedzi. Na razie nie jestem zaskoczony, a może tak. Ostatnie pytanie w tym etapie. Czy chcesz je usłyszeć? Tak. Pytanie 11. Czy kiedykolwiek twój mąż uderzył cię w obecności dzieci? No i jedziemy. Odpowiedzi na to pytanie nie będzie. To pytanie zostało anulowane. Artur nie chce usłyszeć odpowiedzi na to pytanie. Znaczy, sam fakt tego, że to pytanie padło, jest już dość jednoznaczny. No, sam się przyznał. Tego dokładnie. Pytania nie...
Ale w to miejsce będzie inne pytanie. Tylko raz można skorzystać z tego urządzenia, w związku z czym po raz drugi nie będzie możliwości powstrzymania odpowiedzi. Pytanie 11. Czy gdyby to była sprawa życia i śmierci, oddałabyś swoją nerkę mężowi? Tak. Ta odpowiedź to... prawda. Jurek, smutno mi trochę dzisiaj, wpłacił 10 zł. Orso, takich mężów, czy małżeństw ogólnie, jest bardzo dużo wokół nas wszystkich, także nawet sobie nie zdajemy z tego sprawy, jak dużo. No, wiesz co, może pod tym kątem lepiej, że rzeczywiście ludzie nie mają już takiego parcia, żeby na siłę być w jednym małżeństwie przez 50 lat, tylko wycofać się, jeżeli zaczyna się coś niedobrego dziać. No spodziewałeś się takiej odpowiedzi, czy... Zrobiłbym to samo. Zrobiłbyś to samo. Nie obawiałeś się, że odpowiedź może być inna? Nie. Odpowiedziałaś na 11 pytań. Zakończyliśmy drugi etap. Wygrałaś 15 tysięcy złotych. Widzę, że kosztowało cię to bardzo dużo. Myślę, że Artura też. Chciałbym, żebyś głęboko się zastanowiła i odpowiedziała na pytanie, czy warto grać dalej. Tak. A może czas skończyć? Nie. Mogę prosić chustkę? Tak. Poprosimy o chustkę. Ale nie dziwię się, że Heiser nie chciałbyś dłużej tego prowadzić. Czy tam miał potem wyrzuty, że to prowadził? Kocham? Zła jesteś? Nie. Jezu. Nie jestem zła. Znaczy, podejrzewam, że dzisiaj to by miało jeszcze większą oglądalność, ale skala krytyki byłaby tak duża, że reklamodawcy by się potencjalnie zaczęli wycofywać ze stacji, która by dzisiaj coś takiego puściła. Okej? Tak. Czy Anna powinna grać dalej? Aniu. Decyzja należy do Joanny. Ja o tym wiem. Jesteś jej bliską przyjaciółką. Co jej radzisz? Co zrobiłabyś na jej miejscu? Wiem, po co przyszła tutaj Asia i wiem, co chce udowodnić swojemu mężowi. Mam nadzieję, że doceni to i może w końcu będzie wiedział, że ma naprawdę wspaniałą żonę. Powinna grać dalej. Tak. Jarek? Ja myślę, że również, że powinna grać dalej, jeżeli się czuje na siłach, jest w stanie... Więc... A myślisz, że czuje się na siłach? Patrząc na nią, chyba w tej chwili tak. Artur? Jest twarda, da radę. Nie za dużo to wszystko kosztuje i ciebie, i Joannę? To jest jej decyzja. To jest twoja decyzja. 15 tysięcy już wygrałaś. 15 tysięcy na twoim koncie, kończymy grę. Albo grasz dalej, trzeci etap, w tym etapie usłyszysz 4 pytania. Te pytania będą jeszcze trudniejsze. Nie ma koła ratunkowego, nie ma tego przycisku bezpieczeństwa. Czy chcesz grać dalej? Tak, chcę. Rozpoczynamy trzeci etap, w którym usłyszysz 4 pytania. Pytanie 12. Czy uważasz, że twoje małżeństwo zrujnowało ci życie? Tak. Ta odpowiedź to... On ma coś bardzo niepokojącego w twarzy. Pomijając wszystko po drodze. Prawda.
jest coś strasznie niepokojącego w jego twarzy, tym jak się patrzy. Czy chcesz dalej odpowiadać na pytanie? Tak. Pytanie 13. Czy uważasz, że twój mąż cię kocha? Nie. Ta odpowiedź to... prawda. Jak to jest? To jest nieprawda. A jak jest naprawdę? Jej zdanie przeciwko mojemu zdaniu. Ale możesz powiedzieć z ręką na sercu, że kochasz żonę? Kocham ją. Już niedawno jej to mówiłem. Jak to się dzieje, że ona o tym nie wie i tego nie czuje i czuje się jak w więzieniu i czuje się niespełniona i czuje się tak, że życie gdzieś splot, się... Splot pewnych wydarzeń w naszym życiu spowodował nasze życie dosyć ciężkie. Nie chodzi o kwestie materialne. Zdarzyło się parę takich rzeczy i chociażby to, gdzie mieszkamy, że mieszkamy poza Warszawą, że jesteśmy sami, nie mamy zewsząd pomocy, musimy sami na siebie liczyć, dużo obowiązków z dziećmi. Nie narzekam, że akurat dzieci mamy, no bo kocham naszych Gdyby ktoś w dobrym małżeństwie wymienił to wszystko, co powiedziałeś, byłyby to idealne warunki do tego, żeby być szczęśliwymi we dwoje. Ty uważasz, że są to przeszkody? Wydaje mi się, że tak. Pytanie 14. Czy twój mąż kiedykolwiek szantażował cię, że jeżeli od niego odejdziesz, pozbawi cię środków do życia? Tak. Ta odpowiedź to... Ja przypominam, prawda, że my jesteśmy na drugim progu dopiero, no nie? Tak, na 30 tysięcy ona gra. Więc trochę ciężko mi sobie wyobrazić, bo ja nie pamiętam, do czego ona dojdzie w tym programie, ale są jeszcze trzy brakety wyższe, no nie? Znów ja. No nie ja. Ale to jest prawda. To jest prawda? Tak. Który to był rok 2009. Dlaczego tak zrobiłeś? Nie przeszło by dzisiaj, nie ma owcy, żeby dzisiaj przeszedł ten program. Pewien wybieg. Szantaż, żeby nie odeszła? No wiem. Nigdy nie było takiej rozmowy, że odejdzie. Zrobiłbyś tak naprawdę? Myślę, że nie. To były słowa? Tak. Na Może pewno nie dałbym zrobić krzywdy naszym dzieciom. Krzywdząc ją, skrzywdziłbym też nasze dzieci, także to są tylko słowa. A tego byś nie zrobił? W afekcie wiele rzeczy mówimy, ale nie robimy tego. Diga podkreślenie wpłacił 10 zł, dlaczego nie ma emotki i kłot, sad i kłot, z malpka paląca To jest dobra emotka. Jak mam reagować na te odpowiedzi? Marok, możemy? Marok, zrób, bo ja nie mam rąk do roboty. 15. Czy buntowałaś kiedykolwiek swoje dzieci przeciwko mężowi? Spoilery. Ciekawe, czy zbiera te odpowiedzi, żeby mieć dowód w sprawie? Czy można coś takiego wykorzystać? Wątpię szczerze. Wirek, imo ten typ to był taki klasyczny przemocowiec. To jak gada, co robił, wpłacił 10 zł, jak reaguje i jak ona się go boi, na to wskazuje. No nawet jak znajomi też na niego reagowali. Bo nie wiem, jak on myślał, że to jakkolwiek inaczej się potoczy. No nawet jak znajomi na niego reagowali. Sposób gadania, gdzie jeszcze na początku było pokojowy, on gadał z nim jakoś tak dziwnie. Dziękuję anonimowy. Dzieci przeciwko mężowi. Nie. Ta odpowiedź to... prawda.
Not Important wpłacił 10 zł. On wygląda, jakby miał jej coś zrobić w domu po programie. No, jak tak zagryza wargi, bardzo niepokojąco. Dziękuję. Marok dodał emotkę sad jak coś. Dzięki, Marok. Wiem. Wiedziałem, że taka będzie. Chociaż... przecież mogłoby być inaczej. Nie, Asia nie zalicza się takich osób, gdzie by nastawiała... Jak się YouTube zastanawia, o co chodzi z tą emotką sad, to... wgrywamy sobie z 7TV emotki własne i to jest ta emotka z małpką, która pali. Taka ciekawostka. Źle, negatywnie do mnie dzieci. Nie, nie, to nie w jej stylu. Ani w moim. Masz dobrą żonę. Tak mi się wydaje. Joanno, ta odpowiedź dała ci 30 tysięcy złotych. Czy chcesz grać dalej? Tak. 30 tysięcy to sporo pieniędzy. Nie przyszłam tutaj do pieniędzy. Pamiętaj, że nie znamy wszystkich swoich reakcji. Pamiętaj, że fałsz, kłamstwo, pomyłka mogą spowodować, że nie dostaniesz nic. Jaka jest twoja decyzja? Gramy dalej. A zatem przechodzimy do czwartego etapu, w którym usłyszysz... A jak źle odpowie, to wraca z niczym, czy z tym progiem, który udało się zdobyć? Z tego, co rozumiem, jak źle odpowie, to wraca z pustymi kieszeniami, no nie? Więc swoją drogą ja bym miał taką presję, że jak coś źle sprawdziliście, tak jak tamten gość, który ewidentnie był strasznie zdziwiony. Trzy pytania. Ten poprzedni, wiecie, o którego chodzi. Pytanie 16. Czy potrafisz wyobrazić sobie życie bez swojego męża? Tak. Ta odpowiedź to... dobrze dla niej. Kłamstwo. O... jego reakcja, ja pierdzielę. Uprzedzałem, przykro. Jak się ucieszył z tego. Czasami jest tak, że działa mechanizm wypierania. Oszukujemy sami siebie. Nie dopuszczamy, o mój Boże, prawdy. Obiektywnej prawdy. I być może tak właśnie zdarzyło się w tym przypadku. Artur. Ale to ostatnie pytanie jest smutne, bo nie będzie pieniędzy, ale z drugiej strony jest w nim duży optymizm. Dokładnie. Bo może jest o co walczyć. Zawsze jest. Będziesz walczył? O to, żeby... stająco. Jesteś cyniczny? Nie, trochę może. A teraz? Nie. Warto powalczyć. Warto powalczyć. Dzięki, Nackie. Joanno, dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Było mi miło cię gościć. Dziękuję. Czy uprawiając seks, myślisz o tym, aby obrać pozę, w której wyglądasz atrakcyjnie? Koniec odcinka, jeszcze jest... czasu na pier... nie, czasami powiedzieć komuś pusto... niż twoja żona. Myślę, że nie jesteśmy w stanie czasami powiedzieć komuś pusto w oczy, co myślimy. A możliwość zrobienia tego w inny sposób, na przykład przy świadkach, daje nam więcej odwagi. Ja odbieram to zupełnie inaczej. Wydaje mi się, że w wielu przypadkach nie ma racji. I źle to odbieram. Chłop w ogóle się uśmiecha i nie przejmuje się, wpłacił 10 zł, tym co ona mówi, tak jakby serio w domu miał jej coś zrobić, przykre. Przerażający był gość. Dobra, słuchajcie, kończymy oglądanie na dzisiaj.